Czyli podwójny poziom na GBP USD. Były dwa poziomy na Aqua i teraz jeżeli dwa poziomy Aqua są na dokładnie tym samym poziomie, co do punktu wręcz, to założenie jest takie, że przez godzinę, jak tylko ten drugi poziom się pojawi, to przez godzinę możemy grać knoty. Mam nadzieję, że z metodologii MMD pamiętacie, czyli od jazdy w górę gramy do poziomu, od jazdy w dół też gramy do poziomu, gridujemy, a po zamknięciu godzinówki zakładamy, że cena ma do tego poziomu wrócić. No i tutaj mieliśmy jakby w nocy ten podwójny poziom. Jakoś tak się złożyło, że on był z przejściem cena P tożsamy. No i jak doszliśmy, tutaj są ładnie fiolety na górze. Potańczyli na tych fioletach, zjechali, więc setup został rozliczony, ale jest kolejny setup na poziomach Aqua, a mianowicie, że bardzo często robimy tak zwane 1:1, czyli od poziomu podwójnego odmierzamy maksymalne wychylenie i zakładamy, że rynek przejdzie na drugą stronę dokładnie na taką samą odległość, jak było wychylenie tutaj w tą. Stąd też moje take profity pojawiły się tu, ale widzę, że chyba wywaliło mi jedną pozycję, bo tutaj dobrałem, zabezpieczyłem i ona wyleciała. No okej, okay. No jest jeszcze druga. Jak wyleci, to wyleci, mówi się trudno. Setup jakby podstawowy został zrobiony, ten dodatkowy z bonusem tutaj. Zobaczymy, co się wydarzy. O 10:30 mamy jakieś dane z UK, więc wtedy mogą się trochę poruszać lewo, prawo. Zobaczymy, jak im to wyjdzie. Chociaż czekajcie jeszcze, czy mamy Sky Blue. Ewidentnie do naszych spotkań mniejsza ilość danych będzie bardziej wskazana. A na 1:36 mamy Sky Blue, a ja tej profit ustawiłem o 3 pipsy niżej, bo też sugerowałem się tym, że mamy yellow. No, zobaczymy. Jak pamiętacie, jeżeli na parze, na której USD jest na drugim miejscu, czyli Australijczyk, tam Euro USD i GBP USD, to wtedy poziomy fiolet nad ceną do godziny 14 traktujemy jak opór. Gdybyśmy doszli tutaj w te rejony, również oczekiwalibyśmy reakcji. Gdyby fiolet był poniżej ceny, no to oczekiwalibyśmy, że tam dojdziemy. Na tą chwilę ta reakcja była bardzo fajna. Zobaczymy, co tutaj dalej się wydarzy. Na kablu mamy tu na górze poziom, który wisi. Jak już tego kabelka pokazuję, już wyłączę. O, na kablu wisi nam tutaj poziom Sky Blue. Do zrobienia, Skyblades do zrobienia, więc to naciąganie sprężyny, które mamy, zobaczymy, czym to się skończy. Ważna, bardzo ważna rzecz, powiem zaraz o niej przy Australijczyku. Jeżeli tego poziomu nie wykonamy w ciągu tam kilku dni, to on będzie bardzo, ale to bardzo ważny w przyszłości, czyli możemy się spodziewać na przykład gwałtownego ruchu właśnie w te rejony i odbicia, tak? Jakiejś takiej większej reakcji. To tak a propos GBP. Dzisiaj po południu będziemy mieli też redy. W tej chwili jeszcze tutaj nic nie widać, jakby w tym tygodniu do redów nie doszliśmy. Miesięczne poziomy już listopadowe też są bardzo daleko. Yellow, ten stary yellow, ja go sobie tak zaznaczyłem, bo tu było gwałtowne zejście podczas sesji, on właściwie jest rozliczony, ale jak jest coś takiego oryginalnego, to ja tak zaznaczam, mówię, dobra, on może być jeszcze do puknięcia. Limy są na górze, no i fiolety też są raczej na górze, więc traktujemy je jako poziomy reakcyjne, czyli coś takiego jak tutaj mieliśmy, że jest poziom, cena dojechała, reakcja tu się jeszcze zgrało ze Skyblade X, czyli jakby ten prawdopodobieństwo reakcji dojścia przynajmniej do Sky Blue, a może dalej, był bardzo duży, aczkolwiek nie jest to poziom na dojście. Znaczy można go grać, znowu dla jasności, można go grać na dojście, wszystkie fiolety, ale chodzi o to, żebyśmy ograniczyli siedzenie w pozycjach długookresowo, czyli patrzymy na to, że do 14, po 14, jak się cena zachowuje w stosunku do fioletów. I jeżeli fiolety są pod, to do nich gramy, jak są nad, to raczej oczekujemy reakcji. Na parach, gdzie USD jest na drugim miejscu.